Cześć dziewczyny. Cześć. Powiedz mi, Maju, dlaczego skierowałaś ostatnio Marcelinę na zabiegi u nas w salonie? Marcelinę widzę na co dzień, bo mieszkam z nią i zawsze miała piękne fale. A od pewnego czasu zauważyłam po prostu, że już nie ma tego fajnego skrętu. Włosy stają się coraz bardziej porowate, przesuszone. No i z tego względu zaproponowałam jej zabieg, który jest u nas, no jakby wchodzi, jest nowością, gdzie efekty było widać od razu. Natychmiastowo. Marcelina, powiedz mi coś więcej na temat swoich włosów. No ja mam generalnie, moje włosy się falują od kilku lat, bo to nie było tak zawsze, wydaje mi się, że to woda w Poznaniu je zmieniła. I tak praktycznie to prawda, od jakiegoś czasu mi się zaczynają puszyć. Mam zdrowe włosy, tak sobie zostało to potwierdzone. Tak, ale mi się puszą strasznie i chciałabym to zmienić. Mhm. I co to był za zabieg? Zabieg ma charakter leczniczy, ponieważ uzupełnia ubytki we włosie, ale również nadaje połysk, wygładza, czyli jest to tak jakby efekt współczesnego laminowania włosów. A czy często taki zabieg się powtarza? To jest indywidualna sprawa i podejścia do włosów. Ale na przykład, jeżeli chodziłoby o włosy Marceliny, to tak co 3 tygodnie. Jeżeli jest stan włosa o wiele gorszy, gdzie mieliśmy również taki przypadek, no to wtedy już co 2 tygodnie, no i częściej. A powiedz mi, bo to jest olejowanie, tak? To jest olejowanie. A jeżeli chodzi o takie olejowanie, czy takie olejowanie nie obciąża włosów? Nie, właśnie to nie chodzi o to, że jak olejowanie, to każdy sobie myśli, że to jest, że będzie miał te włosy obciążone, przytłuszczone. To w ogóle to nie jest to, to jest tak jakby odwrotność, to jest regulacja sebum, gdzie ten włos, co prawda jest nakładany ten olej, ale następnie nakładamy maskę, która tak jakby ściąga ten olej z włosa. Olej nakładamy od momentu, kiedy widzimy, że ten włos jest już w gorszym stanie, a maskę możemy nawet pociągnąć wyżej. Olej niestety już nie. Olej tylko do odpowiedniego momentu. A powiedz mi, czy te zabiegi możemy sobie samodzielnie wykonywać w domu? Nie. Nie, ponieważ jest to... To są produkty, które można przyjść do nich tylko do profesjonalnych salonów. Ze względu na to, że używając tych produktów trzeba myśleć. Co to znaczy? Ile tego produktu nałożyć? Od którego momentu nałożyć? Ponieważ złe nałożenie i dobranie produktu spowoduje nam, że włos... No możemy po prostu ten włos zniszczyć, my sami, źle dobierając ten produkt. Czy możesz nam coś więcej powiedzieć na temat samego składu tych olejów? Są one bogate w źródła witamin, fitosteroli, niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Podczas zabiegu wnikają one w głąb włosa i cebulek. Dotleniają komórki, uzupełniając ubytki w włosach, włoskach włosowych, wzmacniają cebulki i regulują wydzielanie sebum. Nasycają włosy niezbędnymi dla ich zdrowia składnikami. Chronią przed uszkodzeniami i działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Możesz nam powiedzieć o kondycji włosów Marceliny zaraz po zabiegu i obecnie? Po zabiegu, teraz patrząc na te włosy, dotykając je, na pewno są one bardziej wygładzone, co jest bardzo zauważalne, jest o wiele mniejsza porowatość włosa. Dotykając je też, nie wiem jak odczucia Marcelinę, ale są one dla mnie silniejsze, mocniejsze. Bardziej mięsiste. Mięsiste, tak. Mięsistość, tutaj dobre słowo mi teraz Marcelina przypomniała, myjąc te włosy i nakładając już sam olej i później maskę, spłukując, od razu jest odczuwalny ten włos taki mięsisty, właśnie te słowa. Marcelina, polecasz?
Tak, bardzo serdecznie polecam i będę przychodzić do na tę terapię, jeżeli... Terapię. Terapię włosów. No terapię to później, zapraszamy. Terapię włosów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.